Dzień dobry. Dzisiaj sobota 4 lutego. Witam bardzo serdecznie. Czytam teksty biblijne przeznaczone na ten dzień z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, 28 rozdział, 22 werset. Jakub powiedział: ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Oraz z drugiego listu do Koryntian: kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Drodzy, wiele osób dzisiaj korzysta z pomocy doradców finansowych, czyli osób, które radzą nam, jak mądrze inwestować, jak gospodarować naszymi pieniędzmi, tak by zapewnić i sobie, i naszym bliskim bezpieczeństwo finansowe, stabilność finansową. Słyszymy od takich osób o lokatach, o inwestycjach w złoto, akcje, nieruchomości. Drodzy, ale kiedy czytam dzisiejsze teksty biblijne, odnoszę wrażenie, że przez nie Pan Bóg przychodzi do nas także z pewnego rodzaju propozycją finansową, radą finansową. Zachęca On nas do pewnego rodzaju długoterminowej inwestycji. Zdaje się mówić przez te słowa: zainwestuj swoje środki ze mną, zainwestuj je w dobro. Podziel się tym, co masz, a na pewno nic nie stracisz. O tym mówią słowa: kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Zainwestuj w dobro. To najlepsza inwestycja, jaką możemy zrobić w życiu. Dlaczego? Bo dobro wraca. Zawsze. Oczywiście, nie zawsze z tej samej strony, w którą kierujemy nasze dobro. Ponieważ ludzie, taka jest rzeczywistość, bywają także niewdzięczni. Ale dobro zawsze wraca. Czasem z zupełnie niespodziewanej strony. Wspierając tych, którzy są w potrzebie, wspierając dobrą sprawę, Bożą sprawę, zgodnie z Bożą logiką inwestowania, inwestujemy jednocześnie w naszą własną przyszłość. Sprawiamy, że na tym świecie pojawia się więcej dobra, więcej wrażliwości, życzliwości, czyli po prostu więcej miłości bliźniego. A też nigdy nie wiemy, drodzy, kiedy i my sami będziemy jej potrzebowali, kiedy my będziemy w potrzebie. Drodzy, słysząc dzisiaj te słowa, nie sposób, w świetle wydarzeń sprzed tygodnia, tragedii w Katowicach-Szopienicach, nie sposób nie wspomnieć dzisiaj o możliwości wsparcia tych, którzy utracili cały dorobek swojego życia. Tych, którzy w swojej służbie, w swoim życiu, całymi rodzinami także inwestowali w dobro. Pokażmy im dzisiaj poprzez nasze choćby najmniejsze wsparcie. Pokażmy im, że Boża logika się sprawdza, że warto inwestować w dobro, bo ono zawsze, prędzej czy później, jak nie stoi to z innej strony, ono do nas wraca. W opisie do filmiku znajdziecie informację o zbiórce diakonii polskiej, diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce na rzecz poszkodowanych w piątkowym wybuchu. Drodzy, pamiętajcie, liczy się nawet najmniejszy gest. Matka Teresa z Kalkuty, której myśl możecie również przeczytać w książeczce z Biblią na co dzień, powiedziała: jeśli nie możesz nakarmić 100 ludzi, nakarm chociaż jednego. Innymi słowy, w Bożej logice nawet najmniejszy gest warto zainwestować, bo sam Bóg zatroszczy się o zysk, powieli dobro. Amen. Dziękuję za wysłuchanie, życzę dobrego, błogosławionego dnia i pamiętajcie, inwestujcie w dobro.